Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Witajcie. Ja jestem Kocur. Jest 1 stycznia 2020 roku i składam wam najwspanialsze, najcudowniejsze życzenia z okazji nowego roku. Życzę wam, żeby ten nowy rok był dla was jak największym pasmem szczęścia, pasmem udanych i wygranych meczy, pasmem zrealizowanych projektów, pasmem dużych zarobków i nie tylko w fałdolcach, udanych relacji, poznania nowych dziewczyn, nowych chłopaków, jeżeli tego akurat potrzebujecie. Życzę wam wszystkiego najlepszego w tym nadchodzącym nowym roku. Miejmy nadzieję, że ten będzie wielokrotnie lepszy niż ten, który właśnie minął. Wszystkiego najlepszego od Kocura i całej ekipy znajdującej się na kanale. Składam wam ja osobiście, ale to są życzenia od wszystkich, którzy do kanału Kocur się przyczyniają do jego rozwoju. Także bawcie się dobrze i wszystkiego najlepszego. I zacznijmy od nowości. Astra. Konstelacja talentu i umiejętności. Część zestawu spadającej gwiazdy bardzo, bardzo podobna do to są albo gwiazdy, takie amerykańskie gwiazdy, albo takie konstelacje. Super fajna sprawa, bardzo mocno się to kojarzy z tą skórką wcześniej zaprezentowaną z Galaxy. Na plecach mamy świecącą, gorejącą i bardzo jasno świecącą gwiazdę. Bardzo fajna rzecz. Bardzo mi się podoba, że coś takiego trafiło do tych wszystkich, którzy nie mieli możliwości zdobycia skórki Galaxy. W sklepie mamy nadal naszego przyjaciela, który pojawił się wczoraj, czyli piechura polarnego. Nie drażni niedźwiedzia, misiowa mafia. Bardzo fajny misio, bardzo taki groźny. Super sprawa, jaki ma fajny ogonek. Zamerdaj. Nie umiesz. W każdym razie bardzo fajna sprawa. Do tego mamy wędkarz podlodowy na plecach. Ja mam wrażenie, że to jest tarcza. Nie wiem, dlaczego nazywa się wędkarz podlodowy, ale... Ale bardzo fajna skóreczka. Też bardzo ciekawie wprowadzona. 1500 fałdolców. Tyle samo, co ta nowa Astra, czyli ta nowa wyróżniana skórka. Następną z nowości jest gwiazdozbiór, czyli skórka dołożona właśnie do zestawu Astry. Zobaczmy, jak ona się skaluje. Bardzo fajnie, przynajmniej na dwóch pierwszych broniach, a tej też. Myślę, że tutaj się chyba Epic troszeczkę nauczył, proszę, jak fajnie wygląda na pojazdach. Troszeczkę się nauczył skalować w poważny, porządniejszy sposób te skórki. Super sprawa. Lecimy dalej. Riley. Proszę bardzo, i duchowy plecak na plecach. Miasto to jej plac zabaw, a modny i nawiedzony plecak na plecach dopełnia zestawu. Proszę bardzo. Riley jest w kominiarce, w czapeczce, w nausznikach. Też bardzo fajnie zrobiona skóreczka i tylko 1200 fałdolców, moi drodzy. W tym zestawie również mamy malowanie dzikie X. Zerknijmy, jak to wygląda. Całkiem przyjemnie. Co mamy dzisiaj jeszcze w sklepie? Mamy latarnie Fortnite. Nie boi się ciemności, skórki świecące, takie fluorescencyjne. Neonowa poświata z czwartego sezonu. No myślę, że na pewno znajdą swoich fanów te skórki, one są dosyć ciekawie zaprojektowane. Kosztują tylko 800 fałdolców, więc jest to dosyć ciekawa propozycja na Sylwestra na przykład, znaczy na Nowy Rok. Tak samo światłomistrz z tego samego zestawu. Też neonowa poświata, też skórka, która fluoryzuje. O ile się nie mylę, troszeczkę świeci w ciemnościach, chociaż mogę tutaj się mylić, wiem, że taka skórka też była. Takie itemy też były, to by był bardzo fajny pomysł.
każdym razie bardzo miła i przyjemna sprawa. 800 fałdolców, warto. Zakup warty rozważenia. Co my tu mamy jeszcze? Podwójny tan. Rozumiem, że to można zatańczyć z kolegą w zestawie. Synchroemotka, dokładnie tak. To jest coś, co można zatańczyć z kumplem albo z koleżanką i dobrze się przy tym bawić i mieć super fun z takiego pomysłu. Mnie się bardzo podoba coś takiego. Znaczy, bardzo podoba mi się idea łączonych dwuosobowych emotek. To jakby zbliża nas do tego, żeby grać. Znaczy, zbliża nas do cieszenia się z grania w teamie w dwie osoby. Z nogi na nogę, tutaj nic naprawdę specjalnego nie ma. Prosta emotka. Myślę, że powinna być za 200, nie za 500. I ostatnia rzecz, którą dzisiaj wam pokażę, to pryzmatyczne ostrze. Taki kill-off jest bardzo zbliżony, też 500 fałdolców. Myślę, że zdecydowanie za drogo. Chociaż bardzo fajnie to wygląda na strzelbie. Na tym też całkiem przyjemnie. Zobaczmy, jak wygląda na pojeździe. No, na pojeździe wygląda całkiem przyjemnie. To trzeba przyznać, że no, może jest i warta swojej ceny. Dobrze. Oczywiście mamy nadal sklep z Gwiezdnych Wojen, który będzie jeszcze, podejrzewam, przez jakiś czas. Mamy promocje okresowe, ale to są promocje płatne, więc tych nie będę wam pokazywał, bo ciężko mi tutaj jest coś wam polecić z tego powodu. Zerknijmy, co w takim wypadku dzisiaj dzieje się w grze. W grze, moi drodzy, jak już wam pokazałem, jest nowy sklep Astra, prawdziwa gwiazda. Do gry wróciło starcie snajperów w parach, tylko snajperki z daleka i tylko w parach, z tego co rozumiem. Tylko snajperki mierz z daleka, by sięgnąć po zwycięstwo w tym trybie okresowym wyłącznie dla snajperów. Wróciła również disco bomba, w sumie bardzo dobre wyczucie czasu, skoro mamy Sylwestra, mamy Nowy Rok, czyli mamy imprezowe dni, czemu nie? A jako wyzwaniem dnia jest odwiedzić warsztat Chatę Łupi Orzecha i wytwórnię lodu Pana Polarnego, aby odblokować taki sztandar jako malowanie. Nadal mamy odbywający się festiwal zimy, zaraz sobie sprawdzimy, co dzisiaj ewentualnie można zdobyć w prezencie. I o Astrze już wam mówiłem. Jak również zapraszam, dzisiaj na kanał wpadają dwa pierwsze odcinki nowej serii Minecraftowej. Jeden to życzenia świąteczne dla was, jak również nasza impreza, którą zrobiliśmy o godzinie 12 w nocy. No, żeby zobaczyć, co tam się działo, to musicie zajrzeć na filmik, ale wybuchało dużo rzeczy. Nie mówię tu o fajerwerkach. I drugi filmik, który pokazuje prace budowlane na serwerze Coturland, który zaprasza wszystkich widzów. Na razie jeszcze się budujemy, ale możecie wpaść, zobaczyć, co robimy, podrzucić własne prezenty i ci, którzy, znaczy własne pomysły, i ci, którzy podrzucą najfajniejsze pomysły, zostaną na serwer zaproszeni. Także jak najbardziej zajrzyjcie do nas i zobaczcie, co tam się dzieje. Jak zerkniecie na filmik, zobaczycie, jaka jest skala prac budowlanych. Będziecie troszeczkę w szoku. Dobrze. Idziemy w takim wypadku do naszego schroniska. Gdzie jest to schronisko? Tu jest. Odwiedź schronisko. To prawdopodobnie ostatnie okazje na wyrwanie prezentów, nie? Czy ja tu mam jeszcze coś nieotwartego poza tym? Chyba został mi tylko ten duży, no. Wszystko inne jest już otwarte. Zobaczmy, czy mogę dzisiaj otworzyć ten duży. Tak, mogę. Więc to będzie ostatni prezent, jaki nam się trafił. No to zobaczmy. Lecimy. Kabum! I skóreczka, i to całkiem fajna skórka. Jaki fajny mamut. Wełniana wojowniczka, która przypomina takiego mamuta z zawiniętymi rogami. Jest taka fajna futrzata.
futrzata wełniana wojowniczka. Jasne, że tak. Wyposaż, a czemu nie? Także dzisiaj do wyciągnięcia jest wełniany mamut, futrzata wojowniczka. Jak najbardziej polecam. Moi drodzy, to jest chyba ostatni prezent, który możemy zdobyć w festiwalu zimy. No, zobaczymy, jak tutaj Epic jeszcze nas zaskoczy. Ja dziękuję, tak jak mówię, polecam obejrzeć jeszcze dzisiaj następne dwa filmiki, które wpadły na kanał. One są krótkie, bo parę minut, więc zapraszam. Bawcie się dobrze, życzę wam wspaniałego nowego roku, wspaniałej zabawy i wszystkiego najlepszego. Trzymajcie się. Hej, hej.